Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was film, który nagrałam już jakiś czas temu, gdy jeszcze miałam długie włosy, także od razu tutaj Wam mówię, dlaczego nagle będzie taka zmiana. Nie miałam kiedy go wcześniej dodać i ogarnąć. Także dzisiaj pierwszy haul zakupowy do domu. Już jakiś czas temu pozbierałam te rzeczy. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się będzie podobać. No i jak coś będziemy robić takie rzeczy częściej. Miłego oglądania. Dzień dobry kochani, witam Was na kanale Enjoyment Family. Ja jestem Marta i dzisiaj nieco inny film, ponieważ dotychczas były praktycznie same vlogi, ale z racji tego, że no jesteśmy na etapie, że nie mamy w sumie nic i wszystko trzeba kupić jakby od zera. I ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, czy nie chciałabym zacząć nagrywać takich hauli zakupowych stricte dla domu, ponieważ jest to przydatne dla wielu osób. Ja sama z chęcią oglądam takie rzeczy. To jest twoje, tak? To jest twoje i ty to chciałaś. Tak, to jest zabawka Daleniosa. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, to zabawka dla Dalenia. I proszę bardzo, możecie sobie pooglądać, co ona poprawia. Nawiasem, bardzo lubi tą zabawkę. Piszczy? Da się nagrywać, po prostu musi być najpierw pokazane, co to dalej dostał. Co to masz? Ona gdzie jest ta pikawka? Zabawkę główną już widziałyście, widzieliście. O, teraz mnie będzie lepiej widać. Więc kolejne rzeczy, które należą do Daluśki, to miski, ponieważ ma swoją taką plastikową kupioną w Pepco. Spróbujemy, jak będą nam się sprawdzać te, ponieważ ona jest włączona, tamta jej poprzednia miska, i po prostu umycie jej albo wylanie, nalanie świeżej wody to jest istna masakra, dlatego postanowiliśmy kupić coś takiego, gdzie będę mogła wyjmować pojedyncze miski i zawsze będą dobrze umyte, nie będę musiała wyrzucać karmy, wylewać wody trzymając karmę, bo mniej więcej tak to wygląda. Więc zobaczymy, miska jest podgumowana. Teraz, żeby Dalia przestała nam hałasować, mamy coś dobrego dla Daluśki. Chcesz smakołyk? Chcesz smakołyk? No to chodź, masz. To są smakołyki, które Dalia po prostu ubóstwia i uwielbia. Zresztą jak widać na załączonym obrazku. Tak, to jest twoje, zaraz dostaniesz. Te smakołyki, jak i miska, jest kupiona w Teddym. Kupuję jej też te smakołyki ze względu na bardzo fajny skład. Te ma jeszcze otwarte, więc ich nie będę otwierać, ale te po prostu ubóstwia i zawsze jak wychodzimy z domu, to ona dostaje swojego smakołyka i jest po prostu, no, lepiej zajada stres, o, w ten sposób. I zawsze jak wracamy, to też dostaje nagrodę, że była grzeczna. A tutaj jest praktycznie 71% mięsa, białka surowego, 9% jakiegoś tam dodatkowego innego białka. Także wszystko jest pochodzenia zwierzęcego. Te smakołyki, te kosztują 10,50 za opakowanie, te kosztują 6,50. Te ma otwarte, więc jej damy i przynajmniej na chwilę, proszę. Z racji, że psiaka czymś zajęłyśmy, to lecimy dalej z tymi zakupami. Kupiłam dwa pojemniki na proszek, one są już do tego przeznaczone. Z klapką, zamykany, proszek jest bezpieczny, nic się tam do tego nie dostanie, nie wysypie się przede wszystkim. Jeden taki kosztuje 10,50, więc nie jest jakaś duża kwota. Nie jest to szczyt piękności, aczkolwiek musiałam mieć coś na teraz, nic ładniejszego nie rzuciło mi się w oczy, a były o wiele droższe, więc postawiłam na ten. I z racji, że dwa pojemniki, kupiłam również dwie miarki, wyglądają one w ten sposób. Kolejną rzeczą również z Teddy'ego jest właśnie ten wielki kosz. I ten kosz kosztował 30 zł, więc nie jest to, wydaje mi się, jakaś wygórowana cena za taki ogromny kosz na pranie. Ja dostałam fazę na kupowanie świeczek różnego typu i rodzaju, które już Wam pokazywałam we vlogu. Pokazuję Wam drugi raz. Niektórych rzeczy nie jest człowiek w stanie zdusić w sobie, gdyż taki po prostu jest. Czyli ze mnie jest ciamajta. Działa idealnie jak zarachą, jeżeli już... Dobra, następną rzeczą jest jysk. I tutaj postanowiłam... Już
już jakiś czas temu kupowałam koszyki i one wyglądają tak, one kiedyś miały woreczek na górze, to spiżarni potrzebowałam dużo takich mniejszych koszyczków, czy to na słodycze, na smakołyki dla Dali, na jakieś tam mniejsze rzeczy, które się gdzieś tam walają. Jula, to jest kolejny sklep, w którym byliśmy i w Juli kupiliśmy szczoteczkę do zębów. Płynnym ruchem przejdziemy do Biedronki, bo jak wiecie, tam zawsze można coś ciekawego wyhaczyć. Pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, to organizery i to są takie bambusowe, tak? Bambusowe organizery. Ja mam już taki sam organizer na sztuczce. Jest on prześwietny i służył nam bardzo dobrze w mieszkaniu. Teraz niestety w kuchni tymczasowej nie mamy szuflad. Czajcie? Kupiliśmy kuchnię i nie zauważyliśmy, że nie ma szuflad. Nie ma. Jeden taki kosztował 14,99. I jeszcze coś dla mnie kupiłam w Biedronce, czyli witaminowe serum z Minsera i za niego zapłaciłam 12 zł, więc wydaje mi się, że to jest świetna cena. Jeżeli traficie to w Biedronce, bo produkty z Minsera nie są tanimi produktami, to warto się w niego zaopatrzyć, bo jest super. Cały komplet Ambition, pacek Hoheli i innych tego typu rzeczy. One są takie drewniane z gumowym czubkiem, gumowym spodem. Bardzo ładnie wyglądają, ale co najważniejsze, są mega funkcjonalne, ponieważ robiłam ostatnio pancake'i, jeżeli chodzi o przewracanie czegokolwiek albo oczyszczenie patelni i tak dalej, to naprawdę są rewelacyjne, świetne. Prześcieradła i nawet tutaj mam paragon, więc od razu Wam powiem, jak to wygląda cenowo. Są to prześcieradła frotte z gumką. Lubię te prześcieradła, ponieważ są takie milusie. Ja zamówiłam w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym pod kątem pościeli. Z racji, że mamy małą pchłę, która mocno się leni, nie mogę mieć po prostu stricte białych pościeli, białych prześcieradeł, bo od razu widać igiełki z małej. A że psiak śpi z nami, no to stwierdziłam, że wolę kupować ciemniejsze po prostu pościele i sobie z tym radzić. Razem z wysyłką to 71 zł, za prześcieradło płaciliśmy tutaj 27,50 i do tego wysyłka. Pościel, to jest pościel szara, wybierałyśmy ją na Instastory. Wygląda w ten sposób, ona jest z bawełny satynowej, dwie poszewki na poduszki i duża poszwa. Nie jest tutaj zaopatrzona w prześcieradło, ale w tych poszewkach po prostu prześcieradło jest zwykłe, białe. Ja, tak jak mówiłam chwilę temu, nie używam takich prześcieradeł, więc nie jest mi ono potrzebne w żaden sposób. Pokażę Wam, jak ona wygląda założona, ponieważ to jest najważniejsze. No i jeszcze co? W Biedronce kupiłam firany. 19,99 za sztukę, pokazywałam Wam je również na vlogu i do tego są zasłony, które kosztowały 27 zł za sztukę, kupione też na Allegro. One są dalej w tych samych cenach, więc będziecie wiedzieć, ja już nie mam aukcji, z której to kupowałam, ale będziecie wiedzieć, co i jak. Warto kupować droższe trochę te zasłony, żeby były grubsze, ponieważ ja jak będę kupowała teraz drugie, to wydam to ponad 30 zł. To też nie jest dużym kosztem, jak za zasłony, bo idąc normalnie do sklepu płacimy o wiele więcej za to, a są po prostu mniej prześwitujące, według mnie lepsze. Kupiliśmy jeszcze czajnik do filtrowania wody, ponieważ mieszkanie, a dom prywatny różni się chociażby sposobem wynoszenia śmieci. Woda mineralna to butelki, to mnóstwo plastiku, więc żeby zaoszczędzić czas, pieniądze, miejsce, środowisko, żeby trochę, wiecie, podreperować, stwierdziliśmy, że taki czajnik filtrujący wodę będzie fajnym rozwiązaniem. On był w wersji świątecznej i do tego miał taki bidon dołączony. Pochłaniacz wilgoci, ponieważ jeszcze nie mamy okapu w domu, jak wielu rzeczy, list, okapu, kuchenki normalnej, piekarnika. Także koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się podobał taki film i czy chcielibyście go więcej. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, no i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! No bo to ona powiedziała. Pa! Tak? Dobry pies! Dobry pies! Smakołyka, tak? Damy jeszcze jednego. Dobrze.